Jak się czuje senior? Ten strój ma dać młodszym osobom odpowiedź na to pytanie. Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mogą zmierzyć się dzięki temu z ograniczeniami, z którymi na co dzień zmaga się osoba w wieku 70 lat. Najgorsze było pokonanie schodów. Dobrze, że mam kulę, która mi pomagała. Mogłam się też troszkę podciągać nią. Gdy trzymałam barierkę, to bardzo słabe czucie miałam, więc też mocno zaciskałam pięść. Bałam się, że spadnę. Cały sprzęt waży kilkadziesiąt kilogramów. Najcięższa jest kamizelka, która powoduje pochyloną postawę, charakterystyczną dla starszych osób. Ten strój również zwraca uwagę na to, że seniorzy mają swoje potrzeby i drobne zmiany mogą poprawić komfort ich życia. Pokazuje nam, jakie odczucia i jakie ograniczenie ma 70-letni pacjent w podeszłym wieku, który nie jest dodatkowo obciążony chorobami, wielochorobowością bądź jedną chorobą znacznie. Niestety nie jesteśmy w stanie tutaj akurat za stosowaniem tego symulatora wysymulować chociażby otępień, czyli tych zmian związanych z stanem emocjonalnym pacjenta. Natomiast co to daje? Myślę, że pozwala na dostosowanie chociażby przestrzeni publicznej do pacjenta w podeszłym wieku. Te wszystkie ograniczniki stawów i obciążniki na kończyny nie oddają w pełni tego, jak czuje się senior. To tylko próbka, bo starsi pacjenci borykają się z większymi problemami niż te związane z poruszaniem się. W tej chwili u mnie na oddziale geriatrii jest kilku pacjentów 90+. Tacy pacjenci już są, powiedzmy, że normą na oddziałach geriatrii i w POZ-ach. Także no niestety te formy starzenia się są różne. Od takiej formy optymalnej, że pacjent jest sprawny, jest w stanie sam zapewnić swoje podstawowe czynności życiowe, aż do pacjenta leżącego, który wymaga całodobowej opieki, pampersowania, karmienia, pojenia. Takich pacjentów jest coraz więcej, bo żyjemy coraz dłużej. Żeby jak najdłużej żyć w dobrej kondycji, trzeba stosować kilka zasad. Dbać o swoją wagę i dietę, badać się i leczyć na bieżąco oraz być aktywnym fizycznie. To również nauka dla młodych studentów, którzy taki strój mogą wypróbować m.in. na zajęciach z pielęgniarstwa geriatrycznego.